Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo Immortal. Poprzednio ukończyliśmy wydarzenie podziemi przełom Szalonego Króla. To był oczywiście Leoryk, jak się spodziewałem. Jednak tak słaby, że lepiej nie mówić. Mogliby zrobić mu ze 120 tysięcy życia, a nie kilkadziesiąt. To uwłaczające jego godności, mojej jako postać, no i jako gracz również, więc no jest to bardzo kiepskie. I no to ogromnie mi się nie podoba. Lagów, jak patrzyłem, nie było, z tego powodu, że byłem tam sam, nie z innymi, więc super. Porozmawiamy teraz z Xulem. Lethys got away. She was right. I couldn't do it. I couldn't kill her. But you... You can still catch her, if you're quick about it. You're wounded. Let me help you. No. If she escapes because of me, I won't be able to live with myself. Go! Now! No i dobrze. My teraz mamy tutaj chodzić, ale jeszcze jest... Aha. No mam iść tędy. Więc będę szedł tak jak trzeba, najpierw ten niech pójdzie. Może pokona przeciwników, ale nie będzie przynajmniej lagów. Tutaj mamy punkt nawigacyjny, z którego nie wiem, czy mogę skorzystać. Coś tu stoi. A, postać. To jest łowca demonów. Natomiast tu są, widać, ciekawsze elementy. No niestety, gracze są. Czyli problem. Chciałem właśnie przeczekać, żeby było ich mniej, ale nadal jest dużo. Mam nadzieję, że później jak zmniejszy ilość odcinków do jednego na tydzień, no to będzie lepiej. No teraz to się po prostu nie da, też ilość ogólna, oficjalna graczy się liczy na serwerze. Co w Diablo 3, no nie generowało żadnego problemu, ale tu wszyscy w jednym miejscu. O, aż mnie cofnęło. Tutaj wkraczamy. It is done, Lethys. You will never have Leoric's... You're right. I won't. Instead, allow me to demonstrate what this stone can do in the right hands. My hand. Dobrze, mam pokonać kolejnego bossa. Zaraz za nim rozpędzę się z rozmową. Pokonam następnego słabego. Który kilka ciosów i będzie po nim już. Poszło sporo. Nie wiem, czy mogę kumulować te pięści, ale coś tam robię. To już praktycznie po walce jest. A też chcę korzystać z umiejętności jednak. Nawet nie muszę wykorzystywać do końca tych właśnie kul. Dwie wezmę i wystarczy. Zarzucę jej to. I teraz szybko. Kolejna dłoń. Na razie jakoś wychodzi. Znaczy obrażenia mają przyzwoite, ale wytrzymałość to tragiczna. Może mam za dobre bronie. Chciałem właśnie bardziej w życie pójść kosztem obrażeń. Nawet jakbym miał im ich mieć, nie wiem, 20% tych, co teraz. Dobra, aktywujemy R-kę. Ze dwie kule sobie wezmę. Albo więcej. I po walce, szybciutko. Zakładam, że nic nie będzie więcej. Odłamek kamienia świata. Jak widać, wzięty. Teraz porównaję z Xem, czyli z powrotem się muszę wracać. Tak to należy rozumieć, a więc w drogę. O, tutaj przyszedł dobrze. So, Lethys escaped then.
She never was the type to put her life on the line. What? No, we just fought. I killed her. Did you now? And yet, dead people tend to leave corpses. They certainly don't explode into bloody mist. They sort of just crumple. I will have to follow after her. Regardless, I must thank you for your aid, my friend. Blessings of Rathma upon your journey, wherever it may take you. Nie mówi, ale widać, a właśnie, kiedy wrócisz do Kane'a, mądrze byłoby poprosić go o zbadanie broni, którą znalazłeś. Może nie wygląda, ale wierz mi, ten stary badacz dużo wie o uzbrojeniu. There is always more all this suffering over a single shard. Hopefully Elder Kane has found a way to destroy them once and for all. Now, let's see if this scroll of Westmarch he gave me actually works. I sprawdzimy. Aha, tutaj wszystko trzeba posprawdzać. Tylko tu muszę najpierw szybko oczyścić ekwipunek. Mam nadzieję, że... Dobra. Tak, tutaj mam iść. I widzę, nie jest więcej, czyli pewnie tak. Muszę właśnie u tego kowala, a na razie całą paletę usuwam, ale tu wysłali na skrzynkę odbiorczą. Więc przez ekwipunek sprawdzę. Coś tu wyrzucę. Tu są przedmioty. Tylko ciekawe, jak mam dalej. To i nie mogę przywinąć. Co mam zrobić? Znaczy postać tak, ale tutaj ekwipunku. Nie mogę po prostu. Prawie pełny. Ciekawy, czy zdołam. Tutaj coś mówili, że mi dadzą. Zaraz, zaraz. No to są te. No to tych nie będę niszczył. Mam nadzieję, że nie muszę przerzucać do ekwipunku. Czemu nawigacja przerwana? Nawiguj dalej. A co to jest? A, no to portatywne. Wracamy. Tu oczywiście standard kowalstwa. To akurat wygląda pięknie. A przynajmniej klimatycznie. No nie, jeszcze deszcz pada. Tak czy inaczej... Nie wiem, gdzie ja jestem nawet. Jak jakaś, jak to, właśnie, jak tu wyjdzie z bety ta gra, to może będzie przyzwoitsza. Więc się nagra. Ja mam... Nie mam rozmawiać z porucznikiem. Znaczy tu jest, a dlaczego? O, teraz jest. Trzeba było zresetować. Hold there a moment, stranger. We're speaking with all new arrivals seeking asylum. You don't look like one of these refugees from Ashwald. What brings you to Westmarch? I'm supposed to meet someone in the city. Another tight-lipped adventurer. You're not the first to step through these gates on business. All right, everything checks out. Move along and keep the peace. Understood? Dobrze. Idziemy dalej. Aż dojdziemy. No trochę zachodnią marchię przypomina. Tu jest coś. Over here. Ha. I knew it had to be you. Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. I'm sorry. Who is Charcy? How do you know me? Oh, forgive me. I got a little overzealous there. Let's say we all have a mutual friend. A certain scholar who arrived before you did.
Our friend asked us to greet you when you arrived. Listen, Charcy is the one you want to speak with. Find her at the blacksmith, and she'll guide you further. Welcome to Westmarch, and good luck. No dobrze. Idziemy dalej, muszę wreszcie mieć kowala, ale też nie wiem, czy cały ekwipunek mi obrobi. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na placu Rakisa. Wszystko ma odwołanie. No nie. Coś się już tu psuje, ale on dziwnie chodzi. O, teraz lepiej. No spore miejsce, to nie tak jak w Diablo 3. Tędy mam iść? Taka jest skrzynka, tam pójdziemy. To moja skrzynka, czy... To są dwie. A waga to co? Złotnik? Dobrze, powiedzmy, że to moja skrzynka. A tutaj jeszcze mamy... Wielki rynek. Nota wytyczone. Mogę porozmawiać. Nawet teraz. Raczej mi się nie anuluje zadanie. We have the finest goods the world over. New goods arrive all the time. No dobra, ale... Welcome, most esteemed patron. New goods arrive all the time. 25, czyli zaraz. Na razie... No nie. Już się coś psuje tutaj. Jest kowal. To jest Chersey, nie wygląda. What do you need, friend? Be safe, all right? Hey there. A no tak. Good to see you. Może najpierw usługi. Odzysk, tak. O, mogę tak zaznaczać. Mogę też przewijać? Oczywiście nie mogę. Ale mam nadzieję, że mi... Aha. Dobra. No nieważne jakie tam wyniki. Ważne, że się uda rozłożyć. Coś tam dostałem, ale nic lepszego. Jeszcze ulepsz jest. Ale to mogę te, które mam w ekwipunku chyba, jeżeli ich nie rozłożyłem już. Ale raczej nie będziesz takiego problemu. Ulepsz. Też jakiego rodzaju... Wybierz przedmiot, którego rangę chcesz zwiększyć. Rangę można później przenieść na inny tego samego typu, jak rozumieć. Że rzadki, czy spodnie. On coś takiego dostaje. Co 1500, a nie wiem, czy to jest dobre. Zaraz, można. Zobaczę, jaki to procent też. No dobra, ale zamknij to. No dobrze, trudno. Natomiast... O, dobra, odblokowało się. Mogę dalej rozkładać. Świetnie. A białe też mogę? Nie widzę tu innych póki co. Ale przynajmniej tak mogę przejrzeć, co mam w ekwipunku. Tylko chyba nawet tego założyć nie mogę. Ale mam nadzieję, że przechodzi do góry. Chociaż... To zależy. O właśnie, tego nie miałem. Podzyskujemy, będzie trochę miejsca. Teraz się przelosuje. Jak nie będę miał do nich dostępu, to kiepsko. To są wszystkie przedmioty, jak widzę. To są białe. No to na razie to odzyskujemy. I teraz przepatrzę sobie... O,
Co? Bardzo dobrze. A zatem. Jest taki hełm, który obrażenia mi zwiększa. No dobra, i tak mi nie trzeba, ale niech będzie. Są takie naramienniki, które mają więcej witalności. O, to nie. Chyba, że witalność, no tutaj 7. 7. A tu są gniazdowce, to tak z właśnie gniazda. Gniazda w pasie i to jeszcze 2. Ciekawe. Ważne, że mi przeszło do góry. Teraz mogę się tego wszystkiego pozbyć. Jeszcze raz, korzystając z okazji. I odzysk. To też. Bez... I ulepsz. Teraz mogę ulepszyć. A, 150. No to sobie... A dlaczego to też? Za ilość ulepszeń? Aha. Nie rozumiem. Dlaczego... To? Rozumiem, że może być wyżej, ale to? Jakim cudem tu tego ode mnie żądają? Dlaczego? No nic, trudno. Zatem możemy teraz przejść dalej, czyli... A, tu jeszcze coś się wyświetla. To zobaczymy, są różne nagrody. To akurat można przewijać. No, z tego by było tyle. Chyba, że to. Nie, tutaj sprawdzałem, że się nie da. Normalnie tego. I to. Nie. Ale to mogę. I sobie weźmiemy. Ciekawe, czy też dadzą mi materiały rzemieślnicze są. Ponadto jeszcze coś tu było. Tak, tu jest też nagroda. Czarna róża właśnie. Ale ja już przecież ją zdobyłem. No i teraz można porozmawiać, czy jest jakiś kodeks, jeszcze się wyświetla. O, to mogę. O nie, nie chcę nic. Myślałem, że już nagrodę mogę zbierać. Tu po prostu się odblokowało. Co tu mamy? O, zobaczę, co to mi... Mogłoby być to karwasze, z racji, że na ramiennik już mam. Co tu jest lepszego? Siła woli zwiększa. Zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia po użyciu umiejętności ruchu. Co bez zdrowie przedmiot jest zwiększone o 4-5%. Ty kładasz twój umysł w regałem myśli, czyli nic. A, tu też nic. No to wyposaż. I teraz spróbujemy jeszcze to ulepszyć. O, tu akurat mogę ulepszyć. Aha, też 125 żądają. Ale tu też mogę ulepszyć. Nadal po 4 mi zwiększa. A. Tu teraz więcej daje. A zatem ulepszymy za więcej. I nadal mi zwiększyły 2 punkty. To ja mogłem jednak tamto. O, a tu mogę za 1500. No to zwiększamy. Mi ogólnie na witalności zależy, na żadnych obrażeniach. Teraz lepiej. Może pierwszy przedmiot, jakiś taki bonus jest. Nieważne, tak czy inaczej, wreszcie rozmawiamy. Excuse me, are you Charcy? The man on the bridge implied you could help me find Deckard Cain. It's you. You're here. Cain is gonna be so happy you arrived. Well, let me be among the first to welcome you to Westmarch. Isn't it as grand as the stories say?
A city is but a reflection of those who dwell within its walls. One particular occupant interests me at the moment. Where might I find Deckard Kane? Oh, right, of course. Kane has a workshop over to the left of the central square, just beyond the fountain. You know, once I've finished up here, I'll join you two. Give you a proper introduction to the city. Goodbye. Zastanawiam się, jak to prowadzenie po mieście będzie wyglądało. Tu jakieś te mogę już odebrać. O! Through hardship, I am tempered. I kolejne. Co tu jeszcze? Znaczy ja prawie nie muszę tego odbierać, ale jak jest, to odbiorę. A co tam? O, sporo tego. Dostałem. Może żeby nie było łatwo, nie musiałem tego. Ale na razie to tak robię. Wszystko muszę popróbować. Na niczym się nie znam. No i tutaj jest zadanie jakby główne, czy wiodące, a tu jakieś poboczne. Teraz mamy ruszać gdzieś, ale to w następnym odcinku, z racji, że już jest czas najwyższy na skończenie, czyli około 20 minut. Tak będzie odcinków więcej. A więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu. Się z wami żegnam. Cześć.